Afkanka z okładki National Geographic ewakuowana do Włoch. Włochy. Zielonooka dziewczyna z okładki National Geographic ewakuowana z Afganistanu. Zielonooka dziewczyna ze słynnej okładki magazynu National Geographic z 1984 roku, Szarbat Gula, została w czwartek ewakuowana z Afganistanu do Włoch, podało biuro premiera Włoch Maria Drakkiego. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie biura Drakkiego napisano, że w sierpniu bieżącego roku Szarbat Gula wystosowała prośbę o pomoc w ewakuacji sprzejętego przez Talibów Afganistanu. Organizacje międzynarodowe wstawiły się za nią, a Włochy zaproponowały pomoc i zorganizowały wyjazd z kraju. Komunikat kancelarii Drakeiego podaje też, że Afkance zostanie zapewniona pomoc w integracji we Włoszech Gula. Symbolizuje zmienne koleje losu i konflikty w historii Afganistanu. Włochy zorganizowały jej wyjazd z kraju w ramach szerszego planu ewakuacji i integracji Afgańczyków, głosi komunikat. Gula została sfotografowana w 1984 roku przez Stevena McCurrego w obozie dla uchodźców w mieście Peshawar w Pakistanie. Po inwazji sowieckiej z 1979 roku w obozie tym przebywały prawie 3 miliony Afgańczyków. Zdjęcie dziewczyny o charakterystycznych jasnozielonych oczach i przeszywającym spojrzeniu pojawiło się na okładce National Geographic, jednak przez lata nie znano jej tożsamości. Mtscury odnalazł ją i zidentyfikował w 2002 roku. W 2016 Gula została oskarżona o zakup fałszywego pakistańskiego dokumentu tożsamości i zarządzono jej deportację do Afganistanu. Po przybyciu do Kabulu spotkała się z ówczesnym prezydentem Ashrafem Khanim, który wręczył jej klucze do nowego mieszkania.